Jest to wasze trzecie zwycięstwo, macie już 10 punktów, jeden mecz został przełożony, czyli można powiedzieć, że stajecie się takim powoli faworytem do awansu. Czy to taki jest wasz cel? No oczywiście, pierwsze miejsce to nasz cel, ale będzie ciężko. Drużyny są bardzo mocne. Na początku jeszcze nie spotkaliście się z takim pretendentem do awansu. Mieliście jeszcze na razie do tej pory łatwy terminarz, ale... No, Golden Team był mocny. Golden Team był mocny. No jedna drużyna z tych czterech do tej pory. Jeden mecz był przełożony, wiadomo. Czyli macie ambicje po prostu, żeby awansować. No, przynajmniej być w pierwszej trójce. No to się ceni, wszystko bardzo dobrze. Takie pytanie o drużynę FC Katowice. Powiedz nam, dlaczego akurat korzystacie z tej nazwy? Bo to wiadomo, jest to drużyna, która gra po 11. Jest u nas kilku zawodników, którzy grają po 11 w 1 FC Katowice. Pana trenera bardzo dobrze znamy, sponsoruje nam nasze zajebiste koszulki i to jest nasz dobry przyjaciel. Czyli trener, jakby to powiedzieć, cieszy się z tego, że też realizujecie tutaj założenia trenerskie albo założenia klubowe poza treningami, poza meczami na 6-osobowych boiskach? Tak, szlifujemy tutaj umiejętności gry na małym boisku, żeby grać dobrze na dużym boisku i na odwrót. To dobrze. Mówię, że jesteście z FC Katowice, ale czy wszyscy tam z tej drużyny są? Nie, powiedzmy, że połowa jest tam w głębokich rezerwach, kilku gra w pierwszym składzie. No różnie, no. A reszta to jest wiadomo, z różnych boisk pozbierani, paczka znajomych. Nic, no to dziękujemy tutaj za informację, za wywiad i życzymy powodzenia w przyszłych meczach. Macie już 4 zwycięstwa, prawda? I jeden remis. 3 zwycięstwa. Remis, dokładnie. Pierwszy mecz na remis. Trochę zabrakło szczęścia, no ale wyciągnęliśmy go na remis. Następne 3 mecze, no to wygrana. Czyli można powiedzieć, że wyszliście na takiego, jakby to powiedzieć, faworyta do czołówki. No nie ukrywamy, że cel jest jeden. Wygrać ligę i awans do szczebel wyżej do ligi, nie? Do pierwszej ligi. W pierwszym sezonie. Tego nie ukrywamy, to jest nasz cel. Każdy mecz wygrać i do tego dążymy. Powiedz nam coś o swojej drużynie. Jesteście Golden Team. Wcześniej o was nie słyszeliśmy i to jest tutaj dla nas, jakby to powiedzieć, jesteście drużyną debiutancką w naszych rozgrywkach i ogólnie. A wiem, że macie duży staż. No mamy gdzieś w 2016 roku, dokładnie jesień, powstała drużyna. Głównie chłopaki Ligota Panewniki wstępnie. Później wiadomo, że to rozłożyło na większe dzielnice. Pobraliśmy chłopaków, ale trzon drużyny głównie Ligota Katowice, nie? Czyli jesteście taką paczką znajomych z takich okolicznych dzielnic? No dokładnie, trochę się powiększyło, bo wiadomo, jakieś transfery, te sprawy, ale głównie znamy się wszyscy, można powiedzieć, dobre parę lat. Nie?
Znajdujemy się tutaj na boisku Rapid, jesteśmy w trakcie piątej kolejki. Można powiedzieć, że wyrośliście tutaj na faworyta drugiej ligi. Macie już dokładnie ile punktów? 10, tak? No chyba tak. Dwie porażki, jedna porażka chyba taka niefortunna, tak to same zwycięstwa, no ale jeszcze nie można oceniać po tych 5-6 kolejkach, no poczekamy po 10, to się będzie działo. Jak aktualnie macie 9 kolejek, plasujecie się w czołówce. Powiedz nam właśnie, jakie są aspiracje na ten sezon dla waszej drużyny, jakie mieliście założenia przed sezonem, jak to teraz jest weryfikowane po tych meczach i co planujecie później? No, aspiracje są bardzo krótkofalowe, po prostu wygrywać każdy kolejny mecz. 3 punkty w każdym meczu to jest jedna rzecz, która nas interesuje, a kalkulacje i końcowa tabela, ona po prostu wyjdzie w praniu. A powiedz nam też coś o waszej drużynie, bo docelowo jakby co, nie znamy was, jesteście tutaj Silesia United, nie słyszeliśmy o was nigdy wcześniej, ale znamy tutaj niektórych zawodników z waszej drużyny, ale skąd się dokładnie tak wzięliście na ten moment? Grupa znajomych, która kiedy otrzymała informację o tym projekcie, który właśnie zaczęliście organizować, postanowiliśmy się zebrać, rozegrać 3-4 kontrolne sparingi, zobaczyć jak to wygląda, jak współpraca między nami na boisku. Podjęliśmy decyzję o zorganizowaniu zespołu i wystartowaniu w rozgrywkach. Wasza sytuacja w tabeli nie napawa optymizmem, a dzisiaj macie bardzo ciężki pojedynek, mecz o tak zwane 6 punktów, też z czerwoną latarnią ligi AC Bogucice. I czy mieliście jakieś założenia na ten mecz przez cały ten tydzień? Tak, nasz kapitan Grzesiek, można powiedzieć, że bardzo się przyłożył, wyznaczył taktyki, przyszło też o wiele dzisiaj więcej zawodników, więc zawsze jak mieliśmy taki problem ze składem, były duże rotacje, nie umieliśmy się zgrać do końca. No to jednak myślę, że dzisiaj mamy taką bardziej zgraną ekipę, jest więcej zmian. I są to też zawodnicy z wyższą jakością niż przychodzą co tydzień zazwyczaj. Więc myślę, że damy dzisiaj radę. Czyli jaki jest cel na pierwszą ligę w tym sezonie? Bo wiadomo, że jesteście, jakby to powiedzieć, cały czas w tej najwyższej klasie rozgrywkowej już od dłuższego czasu we wszystkich ligach, do których braliście udział. Ale zawsze wam się upiekło. I jak to wygląda teraz jeszcze? Myślę, że za każdym razem staramy się podejść do każdego meczu tak samo, jak najlepiej umiemy. Założenie no to przede wszystkim zostać w tej pierwszej lidze, utrzymać się. No, ciężko to mówić o jakimś pierwszym, drugim miejscu, tak? Ale utrzymanie się w lidze stawiamy, myślę, na pierwszym miejscu. No i właśnie z tymi drużynami, tak jak dzisiaj, które są w naszym zasięgu, no będziemy się starali te punkty zdobywać. Powiedzcie nam coś o waszej drużynie. Jesteście Silesia Katowice, ale stażem już gracie bardzo, jakby to powiedzieć, istniejecie już wiele lat i coś więcej jakbyście mogli wspomnieć o waszej drużynie. O coś więcej, no założycielem głównym naszej drużyny jest Krzysiek Podgórski. Było to, Jezu, chyba z 10 lat temu, na momencie jeszcze kiedy Play Arena, że tak powiem, była na etapie boisk szkolnych. My pamiętam wtedy debiutowaliśmy w drugiej lidze, był to wtedy najwyższy poziom ligowy. Już nie pamiętam ile lat temu to było, natomiast z Play Areną byliśmy wtedy związani no niemalże od samego początku. Drużyna przechodziła zmiany, fuzje, łączyliśmy się, dzieliliśmy. No i do momentu, aż tak powiem, trafiliśmy właśnie pod skrzydła naszego kapitana. No i on od tej pory, że tak powiem, zarządza sprawnie naszą drużyną i utrzymuje, można powiedzieć, że przybliżony cały czas ten sam skład.
drużyna TS RSLG. Debiutuje tutaj na katowickiej Lidze Szóstek, ale to nie jest jedyna liga, w której brali udział. Można coś powiedzieć więcej o tej drużynie? Tak, tak. Drużyna już ma 7 lat. Graliśmy w trzech ligach, w Futsal Lidze, w PRN-ie Katowickiej, no i teraz Katowicka Liga Szóstek. Katowicka Liga Szóstek już wam, jakby to powiedzieć, idzie bardzo dobrze. Wkomponowaliście się w te rozgrywki fenomenalnie. Macie aktualnie 4 zwycięstwa i jedną porażkę. Nie wiem, czy pechową, czy nie pechową, ale nie da się wszystkiego wygrywać. W piłce nożnej zawsze kiedyś ta pasa się dobra skończy. Ale właśnie, czy mógłbyś nam coś powiedzieć odnośnie poziomu tych rozgrywek? Wiadomo, że już macie dużo doświadczenia, przejechaliście trochę turniejów, innych lig, jak wspominałeś, i czy możesz nam coś powiedzieć o tym? Katowicka Liga Szóstek to dobra liga, no, tutaj jest wysoki poziom, tak jak wspominałeś, mamy 4 wygrane i porażkę z WTS, są z młodym, a bardzo ambitni chłopacy, ale też były też ciężkie mecze z Bezwitosa na przykład, tak, 4-3 wygraliśmy w końcówce. Liga jest naprawdę na poziomie, pierwsza liga jest bardzo dobra, tutaj nie ma słabych meczy, każdy walczy o każdy centymetr boiska, walczy o każdą bramkę i chce wygrać. Wasza drużyna znana jest z tego, że gracie zawsze o najwyższe cele, jak jest tutaj? Gramy o najwyższe, o pudło, znaczy na pewno o pierwsze miejsce, ale chcemy być w tej pierwszej trójce na pewno. Czyli mierzy się praktycznie o wszystko. Tak jest, o wszystko. Ogólnie drużyna powstała przez moją inicjatywę i w sumie naszych kolegów wszystkich. Zdecydowaliśmy się najpierw na grę w Play Arenie. Tam nawet nam dobrze poszło, podszukaliśmy kilku chłopaków potrafiących grać w piłkę, tak powiem. I, no i teraz poszliśmy do tej ligi katowickiej szóstek. Jesteśmy bardzo zadowoleni poziomem tej ligi, o wiele lepiej to wygląda. I na razie gramy, nawet nieźle nam tu idzie i planujemy coś ugrać. Właśnie widzimy tutaj, że dobrze wkomponowaliście się w sezon. Macie już dużo zwycięstw, jesteście w czołówce. Macie jedną porażkę, jakby to powiedzieć, ale też z bardzo dobrą drużyną FC WTS. Jeden zawodnik tam miał dzień życia, można powiedzieć. Strzelił 5 goli i przegraliście 5-4. Ale to nie zmienia faktu, że celujecie w wysokie miejsce. No dokładnie tak. Jeżeli chodzi o ten mecz z WTS-em, to szkoda tego meczu, ale każdy mecz nie jest sobie równy i ogólnie wtedy chłopakowi, tak powiem, strzeliło. My mieliśmy dużo okazji do strzelenia bramek, nie udało się. Też zawsze zależy to od tego, w jakim składzie gramy, nie zawsze każdemu tam wychodzi, wiadomo, każdy ma swoje obowiązki, jakąś pracę, jakieś zajęcia, jakieś rodziny i takie rzeczy, ale na razie sobie radzimy, stawiamy, jeżeli chodzi o cele najwyższe, chcemy tutaj, tak powiem, podnieść zwycięstwo, wiemy, że na to nas stać i próbujemy, walczymy, ale wiadomo, że, jak jeszcze raz powiem, każdy mecz nie jest sobie równy i jeżeli taki WTS wygrywa z nami 5-4, w jeden dzień to w inny dzień może przegrać, tak samo my, tak samo każdy. A powiedz nam coś o swojej drużynie, bo mówiłeś, że jesteście, jakby to powiedzieć, zawodnikami, kolegami, prawda, że się tak spotkaliście, zebraliście się, żeby pograć w piłkę, szukaliście zawodników, ale ile to trwa już i kiedy to powstało wszystko? Ogólnie powstało to wszystko od początku, jak tutaj przyjechałem, jestem tutaj 5. rok, wszyscy mieszkaliśmy na początku na akademikach,
i po prostu się zbieraliśmy, graliśmy wieczorami w zimę, w lato, po prostu graliśmy takie bardziej gierki 2 na 2 z bramkarzem, coś tam. Potem było nas coraz więcej i stwierdziliśmy, że czy nie poszukać sobie jakiejś takiej ligi do gry i właśnie znaleźliśmy taką Play Arenę, gdzie potem było nas coraz więcej, każdy coraz więcej był coraz bardziej zainteresowany tą grą w takiej lidze, załóżmy. I no i po prostu, tak jak mówię, że ogólnie jeżeli chodzi o zawodników, to jest nas dużo zawodników z różnych krajów, ponieważ jesteśmy wszyscy prawie studentami zagranicznymi. Jest tutaj u nas tylko dwa zawodniki, którzy mają obywatelstwo polskie, wszyscy pozostali większość z Ukrainy, ale również mamy gdzieś z Gruzji, z Turkmenistanu. No i tak jak ogólnie wszyscy jesteśmy kolegami i naszą... To, co nas trzyma tutaj w tej lidze, to wszyscy kochamy piłkę i podoba nam się wszystkim po prostu spędzać czas razem na boisku. Tutaj dołączyliście tutaj do rozgrywek Katowickiej Ligi Szóstek w pierwszym inauguracyjnym sezonie, ale znamy waszą drużynę i wiemy, że występujecie już od dłuższego czasu w rozgrywkach ligowych, na różnych tutaj szczeblach i w różnych miastach. A czy mógłbyś nam powiedzieć też, dlaczego właśnie zdecydowaliście się na ten krok? No, gramy od kilku sezonów w lidze Redbox, tam gramy z 2-3 lata już w tym składzie, także teraz stwierdziliśmy, że może troszeczkę pójdziemy dalej i sprawdzimy inną ligę, no i dlatego jesteśmy razem z wami. A powiedz nam coś o waszej drużynie, jesteście All Stars Team, czyli jesteście złożeni tak jakby z ludzi takich doświadczonych. Ale nie to, żebyśmy mówili, że się starzy, coś takiego, ale to właśnie mógłbyś nam powiedzieć coś więcej o tych zawodnikach. Tak, pomysł powstał w ten sposób, że głównie kapitanowie nasi, którzy założyli zespół Marcin Siekiera z Marcinem Rygolem, no, stwierdzili, że zbieramy starszą ekipę, taka, która się zna już od lat wielu. W naszej drużynie praktycznie wszyscy byli po wyżej 30 roku życia, więc dlatego All Stars Team. No i wzmacniamy się troszeczkę innymi osobami, ale tak jak mówię, no, głównie bazujemy na zawodnikach z doświadczeniem, którzy gdzieś grali albo ewentualnie, którzy no, dalej chcą pograć jeszcze. Patrząc na wasze wyniki w drugiej lidze, można stwierdzić, że jesteście faworytem do... Na pewno grupy mistrzowskie, a czy do awansu? Staramy się jak najbardziej możemy. No, są rywale ciężcy i dlatego no, tutaj ciężko będzie o awans. Na pewno nie poddamy rękawic, będziemy do końca walczyć. No, aspiracje nasze są dlatego na ligę wyżej, no bo w Redboxie zrobiliśmy awans w tym sezonie. Próbujemy się utrzymać jako Beniaminek, no i zobaczymy co będzie dalej. Tutaj w katowickiej lidze szóstek chcemy też również powalczyć o awans i zająć jak najwyższą lokatę w lidze. Teraz właśnie mieliście mecz z jednym z pretendentów do awansu Golden Team i dobrze się znacie z tą drużyną, prawda? Znaczy powiem tak, no, znamy chłopaków, widzimy co grają, wiemy, że są dobrą drużyną i no, ciężko dzisiaj było im stawić czoła. No, walczyliśmy, pierwsza połowa niestety to była porażka totalna, no bo 6-2 w pierwszej połowie, no, co przesądziło już później w drugiej połowie o wyniku całkowitym końcowym tego meczu. I... Zawodnikiem, który was jakby pokonał, to zawodnik Patryk Stefaniak, prawda?
Dokładnie. No, nie dało się go odciąć od podań. Wszystko, co przyjmował od razu z kierunkiem na bramkę, uderzenie w bramkę, no, wpadało, perfekcyjne strzały. Także gratulacje dla chłopaka, bo widać, że taki ligowy zawodnik. Zresztą gra też w piłkę w klubie, także bardzo dobry zawodnik. Gratulacje dla niego. Takie pytanie, mówię, że jesteś z drużyny Veni Vidi Vici, a nie idzie wam troszeczkę za dobrze, można powiedzieć, na początku sezonu, ale w końcu nadeszło przełamanie. Widocznie potrzebowaliście, można powiedzieć, no, tego lania, żeby coś przełamać. Zawsze się mówi, że zaczyna się od wysokiego i, czyli od porażki. Porażki budują jakby motywację, zacios w rękę i kiedyś musiało to nastąpić. Nastąpiło to dzisiaj z drużyną Golden Lions, wygraliśmy 4-3. Było ciężko, ale daliśmy radę. Podobno gol padł w ostatnim minucie, prawda? Oczywiście Kuba Czarny strzelił z kapy, ale wpadło i pierwsze trzy punkty można nam dopisać. To jest najważniejsze właśnie, że nie poddaliście się, nie poddajecie się i ciągle próbujecie walczyć dalej. Atmosfera się w zespole poprawia, prawda? Znaczy po wygranej na pewno się poprawi, ale to jeszcze nie jest tak do końca, że się poprawi, ale bądźmy nadzieję, że będzie lepiej. Powiedz nam też odnośnie twojej drużyny Veni Vidi Vici. Skąd to się wzięło, skąd ta nazwa? Wiadomo, że to jest łacińskie zdanie. I czy wiesz, oczywiście, co znaczy? Przyszli, zobaczyli, zwyciężyli. Chyba tak. Powiedz nam coś właśnie o tej drużynie. Znaczy my przyszliśmy, graliśmy sobie zawsze na ulicy Krzyżowej, na Wełnowcu. Na początku nazywaliśmy się Ekipa z Zasadami, ale stwierdziliśmy, że zbierzemy młody skład, którzy chcą grać, chcą głodni, lubią piłkę, kochają piłkę, lubią się z byle czego śmiać. I stwierdziliśmy, że się nazywamy Veni Vidi Vici, czyli że chcemy przyjść, zwyciężyć, zobaczyć. Czyli po prostu w ekipie zasadami nie było zasad? No właśnie, że nie. Każdy wolał swoje zasady, były grupki, ale teraz to już widać, że każdy się trzyma, rozumie się na boisku. Jeszcze to nie jest tak do końca, ale zobaczymy, co będzie. Powiedz nam też odnośnie waszych aspiracji na tą ligę. Wiadomo, że początek sezonu już wiesz, jaki był. Teraz może krok poszedł do przodu, ale jakie są wasze cele na tą rundę, na sezon, na wiosnę? Wiesz co, ja ci powiem tak. Cel jest jeden, utrzymanie przede wszystkim. Ja nie mówię, że grupa mi wszystko po mnie wyśmieją. Wiesz co było w ostatnim tygodniu, 31-0. Ale no, taka porażka, po takiej porażce należał nam się zimny prysznic, żeby dzisiaj wygrać. Może zobaczymy, co będzie dalej, przed nami następna kolejka. Jeszcze 7 meczów przed nami. Mieliśmy trudny terminarz, wiadomo, chłopcy się bili. Ale zobaczymy. Wiara czyni cuda. O. We'll be right back.
Dzisiaj będziecie tutaj grać mecz derbowy z MKS Balkony. Czy mógłbyś nam powiedzieć właśnie coś odnośnie przygotowań do tego meczu? Czy znacie się z rywalami? Czy rozmawialiście coś na ten temat? Macie jakąś taktykę na ten mecz? No, z rywalami się znamy z osiedla już bardzo długo, natomiast nie graliśmy jeszcze nigdy przeciwko sobie w sumie w lidze, bo oni od tego roku chyba są w ekstraklasie, więc dopiero pierwszy raz się spotkamy. No i ta taktyka taka jak zawsze, no. Nie mogę zdradzić, bo nie chcę, wiesz, może ktoś podgląda z... Dzida do przodu. Bardzo możliwe, nie wiem, zobaczymy. Powiedz nam tutaj o drużynie Nankasu, bo my tutaj, może, ale nie wszyscy oczywiście, wiemy, że jesteście drużyną z doświadczeniem. Jesteście już bardzo długo na stażu, jeżeli chodzi o boiska piłki nożnej sześcioosobowej. I właśnie powiedz nam, skąd to się wszystko wzięło, jak to się stało, że tak długo wytrzymaliście? No, to, że tak długo wytrzymaliśmy, to pewnie zasługa tego, że się wszyscy znamy, jesteśmy kolegami i raczej nie zlepkiem jakichś pozbieranych gwiazd, tylko po prostu jesteśmy ekipą znajomych. No i gramy tutaj sobie po prostu już od nie wiem ile, bo to już jest bardzo długi okres, przynajmniej jest 10-12 lat, ja nawet nie wiem od kiedy to się zaczęło tak naprawdę, no trzeba by sprawdzić w historię, bo pierwszy sezon Play Areny to był tak jakby Liga Szóstek na Uniwersytecie, to był początek Nankatsu, a później w Play Arenie, no i dzisiaj jesteśmy tutaj w Lidze Szóstek. Katowickiej Lidze Szóstek. Co was właśnie skusiło do tego, żeby tu przystąpić? Myślę, że bardzo fajne jest to, że te mecze tutaj zawsze się odbywają w niedzielę o tej samej porze. Jest to dużym ułatwieniem, można sobie jakoś zaplanować już ten tydzień, wiedzieć, bo jeżeli miałoby to wyglądać jak wcześniej, że trzeba to umawiać, każdemu w inny dzień pasuje, nie da się dogadać, a taki sztywny terminarz jest, myślę, bardzo dobry. A powiedz nam o aspiracjach Nankatsu. Wiadomo, że różnie z wami jest, że raz wygrywacie z silniejszymi, potem przyjdzie mecz taki, że ze słabszą drużyną przegracie i nie macie takiej stabilizacji. Jest trochę do przodu, potem do tyłu. Jak to wygląda właśnie? Myślę, że taki solidny środek tabeli to nasze miejsce. No, z tymi gorszymi zespołami raczej nam się uda wygrywać. Z lepszymi no, różnie to bywa. Komuś punkty urwiemy, komuś nie. No i taki myślę, jesteśmy solidnym środkowym, w środku tabeli solidna drużyna, może tak bym to nazwał. A powiedz nam też odnośnie atmosfery tutaj na Katowickiej Lidze Szóstek. Czy widzisz tutaj jakąś różnicę w porównaniu do tych wszystkich lig, w których występowałeś, bo na pewno występowałeś w wielu ligach. Tak, występowałem w wielu ligach, w Redboxie, gdzieś tam w jakiejś biznesowej, w wielu, no pytanie trochę tutaj zadałeś, ja bym może zachwalił trochę to miejsce, no myślę, że jest jak najbardziej bardzo fajnie, atmosfera jest w porządku, nie mam zastrzeżeń większych.